I proszę Państwa, i ruszyły. Sumiderlo został zwolniony z dyspozycji startera. Na czele Udziur, blisko Naos, razem przy bandzie trojka, Salinger i Silleroy po zewnętrznej. Prowadzi Udziur, na drugiej pozycji galopuje Salinger, w środku razem, a na końcu jest w tej chwili Ascalon. I do celownika zostało jeszcze jakieś 850 metrów i zyskała po zewnętrznej trojka, Udziur, taka jest kolejność, Salinger, Atman, mocno poprawia Urugwajka. I takie zrobiły się dwa wyścigi, na końcu Ascalon, Naos oraz Kenyatta. I za chwilę wyjście na końcową prostą, wyprowadza z Ascalona spadł jeździec. O rany, co za wyścig niefartowny, prowadzi trojka przy bandzie. Tam blisko Udziur i finiszuje Salinger, Urugwajka razem. Po zewnętrznej jeszcze Silleroy, ale na czele jest Urugwajka. A Udziur na drugą pozycję. Salinger usiłuje zaatakować drugą pozycję, ale tutaj środkiem toru, ale ładnie galopuje Silleroy i jest na drugiej pozycji. Te dwa konie mają przewagę. Reszta osłabła. Urugwajka w celowniku. Silleroy, Udziur, następnie Salinger i reszta.